Witam Państwa w okolicach przyrody. Wyjechaliśmy dzisiaj do lasu, żeby pochwalić się urodą wiosennych lasów. A urodę stanowią w tej chwili piękne zielone kobierce borówki czernicy, czyli tak zwane jagody, oraz paprocie. Najbardziej pospolitą z paproci polskich, najbardziej widoczną i ukochaną przeze mnie, chociaż podobno w środku siedzą kleszcze, jest paproć, która nazywa się orlica, orlica pospolita. Orlica ma swoje uzasadnienie w nazwie, bo jeżeli przecielibyśmy ogonek, to byśmy na tym przecięciu zobaczyli dwa symetrycznie od siebie odwrócone głowy orłów. No i stąd właśnie nazwa orlica. Paprocie są jednymi z najbardziej ozdobnych, najbardziej delikatnych i wyrafinowanych w swoich kształtach roślinach. Wszędzie, gdzie jest paproć, od razu człowiekowi się robi jakoś tak właśnie lżej. Te wszystkie ciężkie drzewa, które nas otaczają, są przeciwstawieństwem do właśnie tych delikatnych paproci. Paproć ma liście zbudowane z kilku rzędów. Ten największy to jest liść pierwszorzędowy, potem ten kolejny mniejszy ułożony na bocznych łodyżkach to jest liść drugiego rzędu, a na nim ustawiają się liście trzeciego, a nieraz i czwartego rzędu. Czyli blaszka liściowa jest urocza i jest cechą jednostki systematycznej. Jeżeli kiedyś zobaczymy jakieś paprocie, to dosyć łatwo jest zidentyfikować, jaką one noszą nazwę. Samych paproci. Wśród paprotników jest ponad 10 tysięcy gatunków, czyli bardzo dużo. W Polsce niestety tak dużo ich nie ma, ale są charakterystyczne i pod ochroną prawną. Dlatego dzisiaj się właśnie nimi zajmiemy, tymi gatunkami chronionymi, a tę orlicę pokazuję jako paproć, którą każdy powinien znać. Przejeżdżamy obok, zainteresujmy się. Jeżeli ona jest dosyć duża i taka wachlarzowato ułożona, ma kilka pięter liściowych, to jest właśnie orlica. Orlica się cechuje jeszcze jednym sympatycznym zjawiskiem, mianowicie pokazuje liść, z którego pastorałów, które tutaj widać na wierzchołku, rozwinie się taki liść złożony. No proszę popatrzeć. Z takiego maleńkiego zawiniątka rozpakowuje się powoli w ciągu 2-3 dni taki duży liść. Jej potężne, mocno rozgałęzione kłącza siedzą tu pod ziemią, ukosem wyłażą do góry i pną się, zajmując powierzchnię. Także przestrzegam ludzi, którzy by chcieli do ogrodu sobie przynieść takie zjawisko, ponieważ zanim się spostrzegą, to już pół ogrodu będzie zajęte taką właśnie paprocią. Zresztą miejsce paproci jest w lesie. Jest już trochę w tej chwili odmian paprociowych. Jeżeli chcemy mieć taką paproć w ogrodzie, to po prostu poszukajmy w punktach sprzedaży, bo już się pokazują w punktach sprzedaży paprocie. Ale z lasu proszę nie wyrywać, no bo jeżeli spojrzymy, co się za mną dzieje, to proszę mi uwierzyć, że tu nie było od razu takiego łanu paproci orlicy. Tu była jedna paproteczka, która tutaj wyrosła i jej pracowite kłącza, każde zakończone oczywiście liściem, spowodowały takie tutaj zagęszczenie. Wyciąg z tego, czyli odwar z tej paproci, likwiduje tasiemce. A tasiemiec to jest dziadostwo, którego z przewodu pokarmowego się jest pozbyć dosyć trudno. Także tym się ratowały. No i jeszcze, jeżeli zrobilibyśmy odwar, czyli zagotowalibyśmy, a potem namoczyli jakieś płótna czy jakieś bandaże, to możemy robić sobie okłady na szczególnie bolące miejsca niszczone przez reumatyzm. Nie radzę się też kłaść wśród paproci, chociaż to jest dobre do zakamuflowania miejsce, ponieważ na nie siedzą maleńkie kleszcze. Pierwszą paprocią, nietypową z wyglądu jak na paprocie, którą pokażemy i która jest pod ochroną prawną w Polsce, jest języcznik zwyczajny.
Gdyby się przyjrzeć liściom języcznika, to nie dość, że on ma takie liście dosyć tęgie i błyszczące, to jeszcze wyglądem przypominają wywalone języki. I stąd nazwa języcznik. Bardzo ładne jest u nasady łodyżki, ponieważ jest ta obejma łodyżki jest w kształcie serca, czyli zaczyna się serduszkowato, a potem się ciągnie jak języcznik i na końcu jest zwężony, też jak język, który się potrafi zwęzić. Języcznik zwyczajny ma jedną pożądaną cechę w podłożu, mianowicie musi mieć wapno. To jest paproć, która rośnie na podłożu wapiennym, na przykład w części Karpat z wapnem, w Beskidzie. Jest to roślina, która ma dwa typy liści, mianowicie ma liście asymilacyjne, czyli takie podłużne językowate, i ma liście zarodnionośne, czyli te, na których powstają zarodnie z zarodnikami. I to jest zupełnie inne, tak jak u kilku paproci zaledwie. To jest takie miejsce, w którym liść przekształca się w specjalny taki nośnik dla zarodni, dla powstawania zarodni. No, jeżeli Państwo kiedyś spotkają w życiu taką roślinę, to ręka boska broni, żeby ją przenieść, wykopać, ponieważ to jest roślina ginąca z naszych terenów. No i mają cechy, jakie nie ma wiele paproci, mianowicie jest to paproć zimozielona. Czyli w zimie ma skórzaste, ciemnozielone liście, które przykryte śniegiem, czy nawet czy liśćmi, czy przymarznięte, nie giną. Normalnie z niego w następnym roku skłącza niedużego wyrasta jeszcze następny, kolejny liść, kolejna rozetka liściowa, jako że one rosną w rozetkach, podobnie jak pióropusznik struś. Pióropusznik strusi jest wprawdzie pod ochroną prawną, jest w rozproszeniu w Polsce i na Niżu, i na Przedgórzu, ale my go znamy z ogrodów, z zasady na cmentarzach, ponieważ jest to bardzo urokliwa postać paproci. Z jednego miejsca wychodzi kilka gałęzi, czyli kilka liści, i te liście tworzą taki lejek. A w środku tego liścia, w lipcu, sierpniu, zaczną wyrastać liście zarodnionośne, czyli te, na których powstaną zarodniki. Czyli tu jest wyraźny podział na liście asymilacyjne i na liście zarodnionośne. Ten liść ma jeszcze jedną ciekawą cechę, mianowicie liście drugiego rzędu, czyli te krótsze, na które się składa ten liść. Proszę popatrzeć, ułożone są tutaj równo ze sobą, a tutaj już leżą na przemian legle. Czyli to jest taka mieszanina, ponieważ u paproci najczęściej liście drugiego rzędu są ułożone na przemian, żeby one się zmieściły po prostu na tej osadce liściowej. Na deser zostawiliśmy sobie długosza królewskiego. To jest faktycznie paproć królewska. Wysoka do 2 metrów, w dobrych warunkach nawet jeszcze więcej. Ma liście już nie takie koronkowe jak te poprzednie paprocie, jak wietlice, tylko to jest po prostu masywna, duża, mocna paproć. I ma też fajne liście, ponieważ jedne z tych liści są całkowicie asymilacyjne, czyli takie, które dodają mocy i objętości tej roślinie. No i oczywiście asymilatu do tego, żeby ona tak wyrosła. Drugie liście to są do połowy asymilacyjne, od dołu do połowy, a górą zarodnionośne, czyli do połowy się rozmnażające, a do połowy asymilujące. Są też liście zupełnie zarodnikowe, czyli zarodnikonośne, czyli takie, których te liście, które tutaj widzimy, są przekształcone na kędzierzawe takie architektoniczne twory, na których posadawiają się zarodnie z zarodnikami. Jeżeli spotkamy kiedyś tak okazałą paproć, która jakby tutaj się jej zajrzało pod spódniczkę, ma liście co najmniej z 10-15 lat, ogonki liściowe, bo te ogonki liściowe są już trochę częściowo jak gdyby zdrewniałe, to znaczy takie mocne,
że one się tak łatwo nie rozkładają i pozostają jako taki element wspierający rozrastającą się kępę długosza królewskiego. Zaprzyjaźnijmy się z tą rośliną, popatrzmy na nią, zapamiętajmy, żebyśmy nigdy w życiu jej nie zrobili krzywdy w środowisku naturalnym. A właśnie ona najczęściej się pojawia w zachodniej części Polski, czyli na naszym terenie. Może na naszym to nie, ale tak bliżej granicy niemieckiej, bliżej Bałtyku. Także można takie paprocie spotkać. Myśmy dzisiaj zrobili naprawdę trasę egzotyczną, żeby Państwu pokazać te właśnie rośliny w takim miejscu, gdzie im człowiek nie przeszkadza.